Jedynym krajem, który im jeszcze wyszedł spod kontroli, ale pokażę wam tą analizę, Kościół płonie, to jest Polska, gdzie jeszcze kapłani, część kapłanów idzie starym kierunkiem i nie wykonuje wszystkich wytycznych burzycieli od góry. Na Zachodzie żaden się już kapłan nie wychyli. Żaden. Nie zrobi nic. Nie podejmie żadnego wysiłku. Wy sobie, moi kochani, nie zdajecie sprawy, jaka to jest ogromna bitwa. Uwierzcie, Polska jest ostatnią europejską redutą. Ostatnią. Bogu dzięki, że niższe duchowieństwo nie zdążyło całe stracić. Bogu dzięki. Kropla do kropli. Ale potrzeba nam 100 tysięcy, żeby ogłosić powstanie narodowe. Jest nas kilkanaście tysięcy. To był zryw powstanie styczniowe. Tyle się jak uszło tego dnia. Za mało. Wybiło nas. Jak wybili Rosjanie wszystkich, to musi być 100 tysięcy. To musi być już błękitna armia generała Józefa Hallera, która przyszła z Francji w wysokości 100 tysięcy. Uzbrojona po zęby. Ona zdecydowała o bitwie warszawskiej. O losach bitwy warszawskiej. Ja, Bóg, daję wam możliwość nie tylko zbawienia swoich dusz, ale spłacenia mi części win, jakie zaciągnął wobec mnie cały naród, a więc zdobycie sobie zasług, jakie zdobywali święci, pokutując za grzechy ludzkości. Czyli przez dar żertwy Bóg nam mówi. Bo to jest bardzo pierwsze, że Bóg najpierw płaci temu, który idzie na jego żołd. To jest zbawienie. Bo obiecał w żertwie. Chłopie, choćbyś jak się wierzgał, jak się poddasz w niewolę w żertwę, to ty do nieba cię zaprowadzę. Nie zawsze to będzie łatwe, bo każdy z nas ma swoją specyfikę w sobie trudności. Bo każdy z nas, można powiedzieć, ten typ tak ma. I na pewnych poletkach będziemy się zerwali wbrew planom Boga. Nie? No i Bóg wie, i powie, Natanek, ja wiem, ten typ tak ma. No i trzeba go naśtelować, czy go chycić za kark, przesadzić. No to skoro niewolnik, Panie Boże, rób co chcesz. Tak. Przyłożysz, szturgniesz, pstrykniesz w ucho, twój problem. Jaką siłą to zrobisz, bym ja poczuł się opamiętał. Drugi punkt to jest spłacenie długów. To wam wyjaśniałem, że zadość uczynienie Bogu. Wobec win, jakie naród zaciągnął wobec Boga. A trzeci wymiar to jest nasze pokutowanie za grzechy ludzkości, czyli innych Polaków. Że Bóg mówi, że wtedy da im też łaskę nawrócenia. Na sądzie, jeśli was czeka, będę rozliczał Polskę z wypełnienia mojej woli, jaką jej objawiłem, a tym samym każdego Polaka według tej woli i według tej łaski, jaką odziedziczył, czerpiąc z tej ziemi. Dlatego Pan Bóg mówi bardzo konkretnie. Każdy Polak będzie odpowiadał za tę łaskę. Według tej łaski, jaką odziedziczył, czerpiąc z tej ziemi. Ty sobie nie możesz mówić, że jest ateista, że masz mnie w środkowej nosie, w prawym uchu. Nie. To jest jesteśmy przywiązani do tej ziemi. Bóg Polsce naznacza zadanie i ty się z tego nie zwolnisz. Bo jesteś jego dziełem, jego stworzeniem. Wszyscy będą z tego rozliczani. Jeśli inne narody, mówi Pan Jezus, zapragną podążać drogą Polski, niech czynią tak. Jeśli jednak Polska zapragnie naśladować inne narody, nie wypełni mojej woli. Logiczne. No bo skoro otrzymał więcej naród polski, to inne narody mogą iść za nią. Czy rozumiecie ideę, dlaczego odbijamy Europę? Natomiast my jak pójdziemy za makaroniarzami, czy żabojadami, to dzieci niestety, ale nie wypełnimy woli Bożej,
bo tego, co ja wam mówię, dzisiaj Włosi nie pojmą. Są tak wybici. Czy wy wiecie, jak jest edukacja we Włoszech? Że jest zakaz w szkole uczenia na pamięć. Czyli ksiądz czy katecheta na religii nie może dziecka nauczyć na pamięć Ojcze Nasz. Zdrowaś Mario, to Ojcu. Nie ma żadnego, to są, my nie mamy zielonego pojęcia, co oni tu próbują wprowadzać. Dlatego bądźcie bardzo czujni, jak cokolwiek tylko testują na ziemi polskiej, to wrzeszczeć. Czy nie dla was powołałem świętą Faustynę? Czy nie tu chciałem, mówi Pan, rozlać moje miłosierdzie, aby właśnie stąd zaczerpnął ją cały świat? Czy nie powołałem wam papieża spośród dzieci tej ziemi, aby cały świat poznał moją wolę objawioną na tej ziemi? Nie cały Zachód, nie cały Wschód posiada moją matkę za królową, ale właśnie Polska. To wam ciągle wyjaśniam. Ja nie mogę pojąć naszych biskupów, ale nie mają wiedzy historycznej. Bo w historii polskiej baby były królami, rozumiecie? Jadwiga była królem, kapujecie? Z tytułu, nie królową, żona króla, tylko była królem. A Matka Boża jest królową, nie królem. Co to znaczy? Jak jest królową, no to musi być kto? Król. Logiczne? Tyli wam to w umyśle? Jak ktoś nie pojmuje, mam tu cepy, jak go pociągnę za uchy, to musi to pojąć. No jak jest królowa, no to musi być król. Mówi Pan Jezus, obudźcie się i dojrzyjcie, co czynię dla tego narodu. Skończcie z oddawaniem czci innym narodom. Bo zbawienie pochodzi tylko od jedynego i tylko On błogosławi.